Słuchajcie, dzisiaj mamy fantastyczną okazję do tego, żeby zrobić kapitalną sesję zdjęciową, dlatego że mam mało baterii, mam jedną pół baterii do Fantoma 4 Pro V2, który pożyczył mi Marek Łabucki. Dzięki mu serdeczne za to. Zrobimy zdjęcie tej skały, która tutaj jest, zrobimy sesję prawdziwą i w sumie powiem Wam, że zależy mi na tym, żeby pokazać jak najwięcej z tej sesji. Pamiętam, kiedyś miałem taką sytuację, że chciałem uczestniczyć w jednym z kursów. Zobaczyłem, jaka była cena, 1200 zł za weekend. Później pojechałem na kurs za 2600 i pomyślałem, kurde, nie wszyscy ludzie mogą sobie na to pozwolić, dlatego sam postanowiłem zrobić kurs online za 10 dolarów i on jest dostępny cały czas dla Was. I dlatego dzisiaj pokażę Wam parę takich rzeczy, które można też właśnie w tym online, w tej treści znaleźć. Ok, i to mniej więcej tak wygląda, zatem przejdziemy za chwilę do dzieła i będziemy działali w tym zakresie. Włączony już, włączymy teraz Fantoma, on ma niewiele baterii, połówkę, dlatego szybko skalibrujemy kompas. Ja dzisiaj jestem w takiej wersji przenośnej, nie mam tutaj maty, ale skalibrujemy mu kompas i polecimy zrobić parę ujęć. Teraz za chwilę powinno być za jakieś 5 minut bardzo dobre światło. Jesteśmy przed 20 w tej chwili. Przy przepięknej skałce zrobimy parę fotek. To jest kapitalny sensor tutaj, jednocalowy Phantom 4 Pro V2. To jest jeden z najlepszych dronów, jeżeli chodzi o optykę, ale też właściwości, jeżeli chodzi o latanie. Naprawdę kapitalny dron. Myślę, że może spokojnie rywalizować z Maviciem 2 Pro. Poza tym ma mechaniczną migawkę, ale też ma możliwość nagrywania w 60 klatkach na sekundę. Dlatego teraz skalibrujemy go i słuchajcie, i działamy. Mamy teraz tak, GoFly. Przejdziemy do ustawień. Kompas, start i zaczniemy go kalibrować w tej chwili. Patrzę na światła, bo najlepiej jest chyba to widoczne na światłach. W tej chwili te światła migają na zielono. Znajdziemy lepsze miejsce, żeby nie zakurzyć tego Fantoma. Chyba tutaj będzie najlepsze. Gimbal porusza się bardzo szybko. Okej. Dobra. Za chwilę sfotografujemy tą skałę. Ja będę mniej więcej na około 20 metrach, nie za wysoko. Chciałem ją na tle chmur zrobić jako taką osobną wyspę. Nie mamy filtra w tej chwili. Przysłona jest ustawiona na czwórkę. Może ją ustawię mniej więcej. Najpierw zaczniemy od ustawień fotograficznych i będziemy mieli ekspozycję Aperture Priority, mniej więcej na 4,5 chciałbym osiągnąć taką wartość. Za chwilę przejdziemy sobie dalej. Jeszcze trochę bliżej skały potrzebuje być. Tak, i teraz patrząc, powinienem wybrać optymalny kadr. Jeszcze trochę bliżej skały. Może spróbujemy stąd. Przestawimy sobie zdjęcia na ujęcia w HDR, jeżeli mam... Tutaj nie mam HDR, ale mam AEB. 5 ujęć i to jest pierwszy plan. Dobrze, teraz przesunę się trochę w prawo, mniej więcej w tą pozycję i trochę bliżej. Na razie w AEB zrobimy zdjęcia. Teraz chciałbym ująć pod słońce, trochę wyżej. Fantastyczne ujęcie mamy w tej chwili. Dopiero po wywołaniu będzie widać. Na tym etapie mamy wrażenie, że jest część ujęć prześwietlona, a część jest niedoświetlona, ale AEB nam umożliwia właśnie złożenie z tego typu ujęć całości. 5 zdjęć. Spróbuję jeszcze w prawo trochę. Dosyć mam mocno ustawione ruchy. Dobra. Tak jak teraz chciałem zaakcentować kształt tej skałki.
Dobrze. I teraz zróbmy może właśnie takie wrażenie. Jeszcze chciałbym osiągnąć taki efekt, że ten krzyż jest lepiej widoczny. Tutaj patrzę teraz na drona i patrząc w ekran mamy wrażenie, że wlecimy za chwilę. Tu są chłopaki. Zrobimy im fajną fotkę. Jeszcze trochę wyżej i troszkę niżej. Tak jak teraz, genialnie. Dobra, zrobimy nagranie wideo. Jeszcze chciałem im zrobić zdjęcie może z góry przy okazji. Tak jak tu, żeby mieli pamiątkę. Dobra. Tak jak teraz. Ok, odlecimy. Mam jeszcze 36-38% baterii, więc niedużo. Teraz powinienem tą baterią lepiej gospodarować. Za chwilę będzie bardzo dobre oświetlenie, więc ustawię się od razu ze słońcem. Muszę przelecieć na drugą stronę skały. Fantastycznie się ten Phantom sprawuje, jeżeli chodzi o właściwości. Właśnie radzenie sobie przede wszystkim z wiatrem. Doskonałe niemal. Chciałbym na tle pól ująć. Tutaj mamy fantastyczne pola i też chmury. Mniej więcej takie ujęcie. Poczekajmy jeszcze ze 2 minuty i to będą te strzały. Zobaczmy, jak wygląda ekspozycja. Ja mam w tej chwili tutaj priorytet aperture, czyli przysłony. Kompensacja jest na 0. Tutaj lewa strona jest trochę prześwietlona. Spróbujmy to zdjęcie. Tak. I teraz jeszcze, jeżeli chodzi o kadrowanie, może krzyż bym na 2/3 złapał. Dobrze, to będzie mniej więcej ten efekt. Gdybym się jeszcze nieco oddalił od skały w tą stronę, to powinienem chwycić dość fajną perspektywę ze skałkami. Dobra. Będzie mi potrzebne jeszcze takie szybkie ujęcie odejścia, zanim słońce wyjdzie. Mniej więcej tak. I słońce już wychodzi. Teraz mamy idealne warunki do zrobienia bardzo dobrego ujęcia, ale jeszcze potrzebuję. Już mam 29% baterii. Końcówka, dlatego jeszcze ze 3 minuty. To jest ujęcie, które byłoby mi potrzebne. Bardzo dobre. Mniej więcej takie jak to. Ok? To co zrobimy, to jeszcze wrócimy na jedno ujęcie. Z tej strony niżej. Mogę to też od razu nagrać, żeby wykorzystać ten fragment. Staram się wykorzystywać na maksa baterię, czyli zmontuję, jeżeli będzie odpowiednio dobry ten fragment. A teraz polecimy jeszcze na skat z nią fotkę. Trochę bliżej. I za 2 minuty już będę starał się wylądować. Ujęcie, które chciałem osiągnąć, to jest to ujęcie. Dobrze. Zastanawiam się teraz, czy jestem w stanie... Tak, to jest genialne w Phantomie 4 Pro, że można wykonywać, słuchajcie, zdjęcia podczas nagrania wideo. To jest genialne, naprawdę. I teraz jeszcze chciałem się przesunąć ze słońcem. Tu znajdziemy wysokość. Ta skała już stąd nie jest tak dobra. Mniej więcej może stąd. Zobaczmy, co by się działo, jakbym się troszkę podniósł. Mniej więcej tak jak teraz. Ok? Dobrze, bliżej.
troszkę niżej, teraz już różnicujemy. Wysokości na 20% zacznę schodzić. Już wracać na nas. Dobrze. Trochę niżej. Wracamy. 21%. Na szczęście jest blisko bardzo dron. Bo on jest... Też mi się podoba, że ten sygnał tutaj alarmowy jest bardzo cichutki. Okej. Okay. Masz aparat może, Taniu? Mam w tej chwili 19%. Wracamy. Powolutku. Genialnie. Słuchajcie, dzięki Wam serdeczne za uwagę. Teraz jeszcze będzie slideshow już po samej edycji. Ja w tym kursie, o którym mówiłem, pokazuję przygotowanie do tego typu sesji. Mówię o tym, jak ona przebiegała, właśnie co sobie przygotowałem, ale także samo przeprowadzenie sesji, tak jak dzisiaj, ale też postprodukcję i efekty końcowe. Za chwilę pokażę Wam efekty końcowe. Wyłączymy teraz fantoma i trzeba mu zdjąć śmigła. Te śmigła są fantastyczne, bo one już mają taki kształt właśnie aerodynamiczny bardziej. Na pewno są fajniejsze śmigła niż w czwórce. I cały setup też mi się bardzo podoba w fantoma. Kontroler można wyłączyć. Połączymy sobie też nagrywanie ekranu. Już wystarczy. Zatrzymany jest ekran. I właściwie to tyle, jeżeli chodzi o całego drona. Złożymy całość. Jest przygotowany. Słuchajcie, akurat na etapie postprodukcji tutaj nie miałem dostępu do pakietu Creative Cloud, czyli nie było Lightroom ani Photoshopa, ale znalazłem program HD Artist, się tak nazywa po angielsku. Jest to program, który ma wersję próbną, ale też wersję płatną za około $30. I tu można fajnie te pliki AEB, czyli sekwencje plików, właśnie złączyć i zwiększyć ich zakres dynamiczny zdecydowanie. Czyli z cieni wydobędziemy szczegóły. Ważne też, żeby nie przesadzić, bo tutaj widać, że są tendencje różne, jeżeli chodzi o właśnie zakres tonalny, ale żebyśmy mieli ten zakres właśnie w miarę wypośrodkowany. Tutaj też widzę, że jest taka tendencja do obrysów, czyli jeżeli przesadzimy, to ten główny obiekt ma jaśniejszy obrys. Tego starałem się uniknąć. Prosta obróbka, szybka, nic wielkiego i do tego tania. I to jest mniej więcej ta sesja zdjęciowa, którą chciałem Wam pokazać. Na połowie baterii de facto i inwestując może czas w zakresie 1,5 godziny, to jest wszystko, na co mogłem sobie też pozwolić. Wiadomo, że można sesję rozłożyć na cały dzień, później przez 2-3 dni takie zdjęcia dokonać postprodukcji. Jasne, ale natomiast już na Instagram można coś z tego wybrać. Nie wszystkich zdjęć jestem zadowolony, ale pokazuję Wam właśnie te przykłady, które tutaj uzyskałem. Dzięki temu, że byłem światłocienie, starałem się trochę z cienia wydobyć szczegółów, a prześwietlenia delikatnie stonować. Dziękuję serdecznie jeszcze raz Markowi za wypożyczenie sprzętu i zachęcam Was do kursu online Podstawy fotografii dronem od DJI, gdzie jest więcej takich przykładów, który pomoże Wam też wykorzystać właśnie tego typu przykłady do tego, żeby poprawić szybko i prosto własne produkcje i stworzyć swoje pierwsze portfolio. Dzięki serdeczne, do zobaczenia. Cześć.